Dzień dobry Państwu. Zgodnie z zapowiedzią chcielibyśmy poinformować, że właśnie ruszyło śledztwo przeciwko Pawłowi H., bo już chyba tak należy mówić. Otrzymaliśmy stosowne zawiadomienie z prokuratury Lublin Południe i pozwolę sobie je odczytać, a w tym czasie kolega tutaj zaprezentuje, jak wygląda tak zwany nowy bunkier sekty. Tutaj jest takie Centrum Kultury, to oni tam tak nazywają. W tej chwili jest niedziela, także tutaj prawdopodobnie na górze w tej chwili odbywają się gusła sekty i tak zwane nauczanie Pawła H. Teraz czekamy na to, że będziemy kolejno wzywani na przesłuchania. No i uzupełnimy też materiał dowodowy o kolejne po prostu przestępcze wypowiedzi Pawła H. Wnioskowaliśmy w tym piśmie, przypomnę, również o to, że w związku z tym, że przestępstwa te popełniane są permanentnie, o zajęcie do momentu wyjaśnienia sprzętu nadawczego znajdującego się właśnie w tym w tak zwanym starym bunkrze głównie. Czyli tak? Narzędzi przestępstwa. Czyli narzędzi przestępstwa, bo stary bunkier to może pokażę, to jest ten budynek zielony tutaj na rogu. Ledwo go widać. Tam stamtąd są właśnie te nadawane. No i innych przedmiotów. Audycje, no i innych ewentualnie materiałów zawierających treści przestępcze, czyli banerów, ulotek, wydawnictw itp., które tam prawdopodobnie się znajdują. No może jeszcze uzupełnię tą informację o to, że możemy też zawiadomić prokuraturę o fakcie kolejnych przestępstw, czyli nie tylko tych opisanych w tych wspomnianych artykułach, ale też o przestępstwa finansowe. To znaczy, konkretnie Urząd Skarbowy. Konkretnie prokuraturę, a to już tam Urząd Skarbowy to swoją drogą. To oni tam zlecą już komu trzeba. Bo chodzi o to, że partia Ruch 11 listopada w swoim sprawozdaniu finansowym podała nieprawdziwe informacje, że nie miała dochodów ani przychodów. A faktycznie są następujące, że sprzedawane są gadżety tej partii, chociażby. Cały czas, do tej tak? pory są one sprzedawane i już to pokazuje, że tutaj są przekręty również i finansowe, i takie formalno-prawne.